Не, ну не спешим с мышь ресета. Нет! А, курда. Не. Оооо, спинковалом. А то я слипа. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Leto. Siema. Pewnie się domyślacie, ale Leto, myślę, że można powiedzieć, jest najlepszym polskim freestylerem w Rockecie. Także no, macie tutaj konkretnego gościa. No dobra, tutaj dołączyliśmy do gry, bo chciałem, żebyście zobaczyli, jaki tytuł tutaj za turniej freestyle'owy ma Leto. Otóż grał on w turnieju od BMW, no i dostał tytuł w gierce, czyli coś na pewno... No i z tego, co za wcześniej zapytałem, to jest jeden z dwóch w ogóle takich tytułów za freestyle, bo jeszcze jest z Forda. No i dobra, mniejsza, w tle pewnie teraz widzicie najlepszą bramkę Leto, żebyście zobaczyli, no co on potrafi, no poza tym, że teraz robi dziwne rzeczy. Ja może zresetuję ten meczek, ogólnie co będzie w tym odcinku, bo tak trochę z pompy wlazłem do spotkania, no więc będą dwa mecze freestyle'owe 1v1, będzie też Boomer Ball i jeden mecz rankingowy 1v1, to znaczy rankingowy, po prostu tryhard 1v1. Dobra, ja resetuję meczek i czemu ty robisz jakieś dziwne horozdasze już teraz? No dobra, mniejsza, resetuję to. Okej, to ja tutaj na start chciałbym przypomnieć, że nie umiem freestyle'ować i to on jest zdecydowanie tutaj, no on musi wygrać, tak tutaj, żeby nie było presji. Dobra, zaczynaj jako gość. No dawaj, pokaż tutaj coś dobrego. Nie no, to będzie... Mam nadzieję, że nie trafisz ani jednej bramki i to nie się pon... O, nie ma. Da, nie zgodnie z planem. Nie, proszę. Okej. Okay. Czekaj, to jest jeszcze wszystko w planie? Poczekaj. Co mnie bambujesz? Ja tu leciałem na... No co? No nie wiem, co leciałem, ale na coś leciałem. No właśnie, widzisz, nie wiesz. Czekaj. No to pecha masz. Ja i generalnie tutaj są takie zasady ogólno freestyle'owe, że nie brani się strzałów, dlatego... Będę udawał, że bronię dzisiaj. Dobra, na razie nie straciłem bramy, już prawie minuta, także jest git. Chociaż nie wiem za bardzo na co próbować lecieć, ale może po prostu... Czekaj, to jest jeszcze strzał? Czekaj. Nie, muszę próbować. Nigdy w sobie aż tak zaawansowanych zagrań... Czy to upena strzelasz? Już nie, myślałem. Nie. Już myślałem, że tutaj leci na liczbę bramek. Ej, w złą stronę biegły, chyba nie chcesz mi powiedzieć, że zaraz mi psycho strzelisz. No i ogólnie Leto też umie robić coś takiego. No, no dobra, nie będę może mówić co umie robić, bo widzicie w sumie. No ja bym powiedział, że na rankedzie by mu nie starczyło boosta, więc ode mnie... No... Myślę, że pojedynczy resecik, to zaraz zrobię, to przebije. No będzie ciężko, są problemy. Ale obiecuję, że się kiedyś nauczę freestyle'ować. Ej, ogólnie dajcie znać, czy chcielibyście może film taki trochę, gdzie bym się podłożył już na sam start i spróbował zagrać Horsa z tym oto grajkiem. No nie, no co ja robię? Tylko, że to by musiał być bardzo ciekawy horse. Dobra, wywaliłeś się? Ale, czy dobra, to jest nie, jakiś plan? Nie, wywaliłem się, już nie ma okay. co. Pewnie ja bym latał na najbardziej randomowe zagrania, a ty na jakieś freestyle, które może być czasem nie wyszły. To by była moja nadzieja, poczekaj. Aj kurde. Nie, no ja muszę jedną bramę strzelić ładną w tym odcinku, żeby, no, żeby był jakiś cel. Okej. Okay. Czekaj, zapisałem replay? Zapisałem. Nie no. S? Czekaj, też tak zaraz zrobię. Tutaj od razu uprzedzając pytania, to zapytałem już Leto przed odcinkiem i on gra na padzie. Ale nie zapytałem w sumie na jakim padzie. To jest pad od Trustmastera. A zawsze na takim grałeś, czy grałeś na innym kiedyś? Nie, wcześniej grałem na xboxowym. Okay. Stokowym, nie? A Trustmaster jest na podstawce od PlayStation, czy od czego? Ten to jest od xboxa, masz ogólnie takie dwie wersje, od PS-a i od xboxa, nie? Dobra, git. Niestety gadałem jeszcze z Leto przed odcinkiem, a zawsze jak coś takiego się dzieje, to zadaję za dużo pytań i potem nie wiem, co zadałem już, a co nie. Ale to tutaj pytanie o mecze rankingowe. Czy grasz czasem rankedy i ewentualnie... No, może... Nie no, grałem rankedy, oczywiście, już tak. No to jakie masz tam rangi? Może SSL-a nie mam, ale mam, no mam Grand Championa, a w piku to jest Grand Champion 1 Divizja 4. Na jakim trybie? Na dwójkach? Albo na jedynkach, nie pamiętam. Na rankedach latasz na klipy, czy tak raczej spokojny? Na klipy, no. Dobra, to czekaj, to ja też teraz polecę na klipa. Czekaj, co tu zrobić? Jeden reset, drugi reset. To jest... No, to nie jest zgodne z planem już. Nie no, co to ma być? Jak się przed tym bronić? Jak długo się uczyłeś, żeby móc trzymać piłę w powietrzu, tak? W sumie, całe życie. Pewnie bez końca, ale w sensie, bo ty od początku freestyle'owałeś, czy nie od początku? Raczej nie pamiętam dosłownie, to jest tak dawno temu, że nie mam pojęcia. Ale to generalnie długo jest, skoro nie pamiętasz. No. Dobra, dobra, tego też nie było. Nie no, ewidentnie będę musiał jakąś szkołę freestyle'u kiedyś zrobić. Kurde, głupio mi latać na takie resety zwykłe, w momencie, kiedy ty latasz na coś takiego, co nawet nie wiem, jak to nazwać. Poza tym, że... No,
No nie wiem, w sumie tego się nie da nazwać tak pojedynczo, bo to jest taka kombinacja wszystkiego. No. Dobra. Dobra, to się wytnie. O kurde. Nie. A to. No to jest lipa. O, spikowałem, dziękujemy. No dobra, a propos pika? Dobra, w sumie, bo zapomniałem powiedzieć tego wcześniej, że Leto ma też kanał na YouTubie i Twitchu, które linki będą w opisie, no i... No i kurde, często strzela jednak te dobre bramy. Jak często tak z jednego dnia masz takiego klipa, że w sumie nadaje się zależy do chcenia? Zależy od dnia. Zależy. Okej. Okay. Ale często po 4-5 klipów. No to... Akurat. Nie, nie, to nie wiem na co lecieć. Czekaj, jak strzelę pogo, to oficjalnie wygram, czy nie? Nie. Dobra. To... Zobaczymy. Nie, no kurde. Jak w ogóle to długo trwa, jak coś takiego robisz, tyle w powietrzu. Nie, no to jest w ogóle inna liga. Ale poczekajcie, drodzy widzowie, patrzcie na to. To też się wytnie. Oficjalnie ty będziesz miał dwa razy więcej prób w tym odcinku ode mnie. Najgorsze jest to, że dałem mu się rozgrzać, a tak to by nie było aż tak. Nie, to by było o wiele gorzej. Ja bym grał jak ty. No, czy ty mnie wyzywasz? A ile masz godzin w rokecie? W tym momencie, tak jak mam teraz dwa konta, czyli 700 plus 2000, no to 5700. Przynajmniej godzin mam, nie wiem, to jeszcze nadrobię. To co, no to pierwszy meczek to był taki gościnny, a teraz to... No, nie chcę cię straszyć, ale zobacz co się stanie. No. Sam jeszcze nie wiem. Okej. Okay. Jakiś pancake, a nie headbot? Okej, okay, okej. Okay. Co? Nawet nie... Pancake i co headbot. Powiedziałeś? Co to jest headbot. W ogóle? Headbot. Zaraz ci pokażę. No. Ja nawet zrobiłem prawie coś, czego nawet nie wiedziałem o istnieniu, także jest gituwa. Dobra. Dobra, żeby cokolwiek było, to spróbuję strzelić double reseta. Nie, nie spróbuję, oddam ci piłę, żebyś mi pokazał, co to headbutt. To ogólnie headbutt. Czekaj. No. O, muszę teraz plan B zrobić. Dobra. No. Ja nie zrobię tego. Po prostu to jest taki move, którym, nie wiem, walić tak jakby... piłkę o ścianę i to popuje się. Nie wiem jak to powiedzieć, nie a, dobra, wiem. Po prostu już. Wiesz, front flip piłkę i od ściany się odbija jak, i to... Jak masz jakiegoś takiego klipka, to mogę wstawić po prostu teraz w filmie, jeżeli... O, nie chyba, wiem, że nie masz. Ja nie lecę po to... takie rzeczy, ale... Dobra, to się wytnie po prostu z odcinka rozmowy. Tak. Będzie łatwiej. O kurde, ale to zapierdziela. A wiecie co jest najlepsze? Że to pewnie nawet nie był plan, tylko chciał to jeszcze po prostu przyjąć. No. Dobra, to ja... No łatwiutko, z zaskoczenia go wzięliśmy. Pitnął. Nie no, czekaj, serio mi głupio, że nie mogę nic strzelić. Okej. Okay. Dobra, pośpieszył się. Masz. O kurde, a masz binda na stole? No tak, po prostu w przeszłości miałem takiego gównianego pada, którym po prostu nie dało się grać. No i musiałem sobie ustawić, no i do tej pory się nie dało. Nie, tak z ciekawości pytam, a wiesz czy większość freestylerów ma binda na stole, czy... Nie większość, ale jakaś część używa. Ja kiedyś, jak grałem na PlayStation jeszcze, no to się nauczyłem stola normalnego, ale był na tyle taki jakby krzywy i mało powtarzalny, w sensie, że często się wywalałem. Kurde, jak ty to szybko tak te resety nawalasz? Nie no. Dobra. O, jeszcze po ziemi, do turlału. Ale nie wiem ile tylu resetów w ogóle było, no. Najgorsze jest to, że nawet na replayu się nie policzy. Okej. Okay. A, nie no. Ale przynajmniej próbuję widzowie docenić, naprawdę. Czekaj, skoro najra zaraz polecę tak jak ty, no to może to jest easy fix na nie umieć. No, na brak umiejętności. Kurde, na co on w ogóle leci? Nie wiem czego się spodziewać w takim momencie. Też nie wiem. Nawet nie wiem czy masz reset. A dobra, teraz masz, ale... No nie, no... Śmiesznie to wygląda z mojej perspektywy, z twojej pewnie też, ale z mojej wygląda to wybitnie. Czekaj, bo to może jeszcze dla mnie będzie brama, tam widzę, że lecisz w okolicach. Co się dzieje? Dobra, nie wiem. Nie wiem, to 20 sekund trwało chyba. Dobra. Musty? Nie? Nie no, czekaj, zaraz obiecuję, że strzelę, tylko muszę się nie skupiać na gadaniu. Dobra, to żeby ciebie rozproszyć trochę, bo ci za dobrze idzie, to dwie ciekawostki dla widza. Dwie ciekawostki?
No. Jeżdżę na łyżwach i na rolkach od 8 lat. O kurde, ale czekaj, a propos rolek, będziesz grał, czy tam grałeś w betę tej takiej gry o rolkach? Takiej podobnej do Rocketa trochę? Nie mam pojęcia, jak się nazywa w ogóle. A byłeś w jakimś klanie przed Nixus, czy to twój pierwszy? Oj, byłem. I raz byłem w 8 teamach na raz, ale to było 2 lata temu, albo 3. No, dosłownie. O, easy brameczka. Dobra, zobaczmy na replay, bo ogólnie no dzięki temu, że nie dotykałem piłki od dawna, to jest dłuższy. Będzie widać. Mm-hmm. To ja bym to zaliczył na moje konto ogólnie, bo to wpadło do twojej bramy. Dobry strzał. Dzięki. W 8 teamach naraz? Jak do tego doszło? Nie wiem. A to no oni nie wiedzieli? Czy jak... Nie właśnie wiedzieli, ale to było wtedy takie community, że nikogo to nie obchodziło. A w sensie, że po prostu sobie pykałeś tak jakby z 8 teamkami, ale... No to. No, chyba że taki no, miał najdłuższy nick w grze tutaj Leto i miał 8 ników wepchanych. No nawet nie wiem jakby to nazwać, ale jak jest limit znaków na Steamie? Nie wiem. Dobra, jeszcze raz? Bo by śmieszne jakbyś chciał to upchać w nicku, te wszystkie linki, tak nie, jak nie, teraz masz. Ja po prostu zmieniałem od czasu do czasu, wiesz? Aha, dobra. I od kiedy jesteś w Nixus? Czekaj, już nawet sam nie pamiętam. Ale długa? W sensie od roku, czy ja znaczy, więcej? Rok, może trochę więcej, no. Dobra, ostatnia akcja, widzowie! Lecimy, lecimy, lecimy. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, wow, jest bramka, wow. Jest bramka. Dobra, to teraz w sumie nie natury, jak jest boomer taki, nie? Mhm. No, no to elegancko. W końcu będzie szansa. Nie, no co ty robisz? Co? No, nie poć się. Co? To nie pocimy się, halo. Ostatnie 10 minut pociłeś. Dobra, dobra. Trzymaj. Nie ma demolisza. Czy ty wyłączyłeś demo, czy po prostu powiedziałeś, no. Że nie ma? Nie, no. No wyłączyłem. Ot, nie. Czekaj. Dobra, lecę. Easy, 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 easy. Dobra, nie dało się. Niedobrany. No widzicie, tutaj widzowie, Boomer Ball to tryb dla prawdziwego boomera. Ej, właśnie, a propos bycia boomerem, to jak długo grasz w Rocketa, bo cię na odcinku nie pytałem. Jak ci pytałeś? Nie, przed odcinkiem ci pytałem. Nie pytałeś, od serio? Kiedy gram w Rocketa, no. No to widzicie, widzowie, właśnie trochę czasu pograć i też możecie tak strzelać. Na pewno pytałem? Jesteś przekonany? Na pewno, no tak, nawet sam powiedziałem, że... Nie wiem dokładnie, czekaj, nie wiem co powiedziałem, to rozumiesz? To było przed odcinkiem. Nie, na stówę. Dobra, to gra od czerwca 2017. Jak tego nie powiedział wcześniej, to go zliczujemy, a jak powiedział, to się po prostu wytnie. Dobra, 1-1. Czekaj. No, a jeszcze tutaj, żeby też kolejne usprawiedliwienie zrobić, to Boomera ustawiał Leto, także to nie są... Gram na wyjeździe, dobra, tak dobra. Jakby. O, mhm. A umiesz Pitagorasa? Umiem. Dobra. O co ci chodzi? Rocketowego Pitagorasa. O, no ja no, widzowie, no niszczymy go, no. No bo ty się pocisz, tak? Coś, ja pocisz się, mógłbym wysłać zdjęcie wam, mógłbym wam teraz tego, zdjęcie koszulki wysłać, że jest sucha jak nic. Nawet pachy. Aha. No? Wcale. I na paczki to ja wiesz, paczki to mogę przyjąć, ale koszulkę no. Co by myślał być, żebym wysłał złej koszulki zdjęcia? Dobra, lecimy. Fake? Żeby bezpiecznie się piłka doturlała właśnie tam. Okej, okay, przyjęcie. Dobra. Oła. Co to za nielegalny teleport? A chciałem kiedyś w ogóle zrobić game mode, gdzie właśnie... O! Gram z teleportami. Nie. Patrz, i teraz pik. Dobra, jednak zaraz będzie pik. A twój ulubiony freestyler? Czy nie masz? Mam, Tex. Tex. To jest Nitro Tex. A z jakiego jest regionu chociaż pola? Z Europy NA. Czy z NA? Nie, NA. A często są w ogóle teraz turnieje z freestyle? Bo w sumie ostatnio, no, nie wiem, nie widziałem. Nie mogę takiej informacji tutaj przekazać, ale no, powiedzmy, że będzie. Ale nie, w sensie pytam, czy często są, nie to, czy nie chcesz... Aha, Boże, nie, miałem gościu zapalone uszy, bo miałem zapalenie uszu ogólnie ustronne, więc... O kurde. Cię, pół na pół słyszę. 50-50, ale byłeś blisko. Ogólnie teraz były częściej, ale no, są z reguły są rzadko, więc... No. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Ale spaceniec. Jak? Czekaj, dopiero teraz. Albo co nie? Jest? Zaraz. O! Jeszcze bez spinów leci, no nie mogę. Jakie bez spinów? Cały czas jestem spięty. Dobra, nie kurde, nie spodziewałem się, że do tego nawiądrze.
dobra. Nie mogę, dobra, już, już, zluzuj. Mógłbym się tepnąć do defa, ale tak nie robię jak prawowity. Open? Nie, no nie trafione. Dobrze, że to dobije, bo się nie spodziewasz. Nie, no spodziewałem się tego właśnie, widzisz. Nie spodziewałem się, że nie dobije. Dobra, dla emocji, dla widza remis oczywiście. Mogłem tam to dobić, tak na spokojnie, ale... Nie, no mogłeś, mogłeś. Nie zrobiłem tego. Tak, o kurde. Oh my god, dobra, nie da się grać. Nie no, openy to najtrudniejsza rzecz w tej gierce. Ej. Szczególnie na boomerze. A na boomerze w sumie... W sumie też. O. Dobry pas. Nie, no nie spadłem na to, byłem przekonany, że na to spadnę. To teraz kambeczek nas... Czekaj. Mhm. Pokażę ci sztuczkę. Wow. Okej. Nie no, co ty robisz? Co to za... Nie, no i ty gadaj, że ja jestem spocony, spoczeńcu. Dobra, dawaj lidera, teraz będą prawdziwe ustawienia tej gry. No dawaj. To może pójdę awk, co? Pokaż umiejętności, moje Eren Genius, potężny tytuł kontra... Ogólnie kompa nie gram, nie, więc... O, wstawię teraz ten, wstawię tutaj klipa, jak mówił, że gra wcześniej. No ale to jest ten, skam. Proszę się, czy ty kłamiesz widzów teraz? No nie. Dobra, to wszystko idzie zgodnie z planem. O, dobra. Nie trafił? Dobra, teraz? Trafił. Kupiłeś pakiet z Jayzera? Nie. A bo chyba ten sam wybuch jest... Ja gościu biedny jestem. Ale widzę, że... Ale masz w ten wybuch chyba, który jest z pakietu Jayzera, dlatego pytam. A nie. Tak mi się wydaje, że właśnie... Bo to jest Sub-Zero czarne. Mhm. No to tak mi się wydaje, że właśnie to tam było. Dobra. Open. Ale czemu zagadujesz mnie? No halo. No, muszę coś robić. No to ja cię mutuję. Mutujesz mnie? No. Kurde, ja cię mutuję. Czekaj. O, dobra. A mnie tak piłę zostawiać? Oj. Ej, a czaisz, pamiętasz, czy tutaj jest flaga Polski tam na tym stadionie? Jest. Ale to jest stadion bez flag. Nie na tym. Kurde, nie działa się proszę. Ale go, on zobaczcie, nawet nie spojrzał. No, tylko to powiedział. Ale basic poleciał potężny. Szczerze, no. też na początku nie zauważyłem, że to nie ma flag nawet, tylko chciałem coś powiedzieć. Dobra, lecisz tam. Teoria o tym, że freestylerzy w obronie sobie nie radzą, się potwierdza. Mam nadzieję, że nikt nie będzie chciał tego horsa czemu i strzeliłeś? Że... Tak? Nie wiem, co ty robisz? Co jest? Umiałeś to strzelić. No strzelam. No ale to nie to. Nie chodzi o kick-offa, tak? No dobra. Nie, no strzeliłem po kick-offie. Chciałem w twoim stylu, takim ładniejszym. Ładniejszy. Dobra, to pokaż jak podajesz piłę. Ty nie podałeś! Jakim cudem? O. Podałem. Fakt. No nie zdążę. To w inny sposób, nie? A ten, rozumiem, bo w sumie... Nie, rozumiesz, Z półtorej roku temu pisałem już z Lefo i wtedy stwierdziłem, wtedy to już w ogóle tak totalnie nie potrafię nic robić, to co się stało? Nie, musisz... No, nie, jak zobaczysz z mojego powa na odcinku, to będziesz wiedział, glitch reset w skrócie, ale taki potrójny. Coś gadałeś S? Masz karmę instant. Nie, chce mi się grać tą grę. Instant karma, potężna. Koniec odcinka, do widzenia. Nie, wkurzyłeś mnie. To dopiero 2 minuty meczu. Dlatego rankedów nie gram za bardzo. Znaczy gram rankedy, ale no, nie tak dużo. No. Nie, no chciałem tutaj Astral Pincha pokazać widza, a ty mi wybijasz? No. Serio, miałem wcześniej coś powiedzieć, ale totalnie zapomniałem przez to, co się stało. Dobra, nie będę strzelał na opena, tylko... Dobra, essa. Nie, no ja ci tutaj... No co ty robisz? O. No uspokój się, już poddajemy to. Dobra, lecę. Nie wiem, co ja powiedziałem, jak gramy przeciwko sobie, ale lecę. Mhm. No to wiesz, nudzi coś, nie? No, S, ale łatwo. Co łatwo. Weź ale zwolnij łatwo, na do chwilę. Końca, do końca. Dzięki. Proszę, tu jeszcze na ola podałem ci. Świetnie. O. Dobra zagrywka. O. Wybarny lot. Nie no, czekaj, nie spojrzałem, czy masz reseta. Nie no, oczywiście, że masz reseta. Dobra, chciałem być miły. Koniec tego.
Czemu po boostem jechałeś? Jesteś freestylerem. No wziąłem boosta. Nie, no, nie denerwuj mnie. Dobra. Dobra, wetam. Nie mów tak nawet. Nie fejkuj, halo! No nie no, miałeś przelecieć. Miałeś przelecieć, jak nie wiem. S? Boże, jak łatwo na ciebie, nie mogę. Ty masz SSL-a, czy masz GC? No, aktualnie GC. Nie, czempiona mam aktualnie w sumie. Czempiona? Dobrze, no. Dobrze. Proszę? Już? Dobra, jest, jest, weszło, nie, bo ja sobie mogę poniżyć zaraz. O Jezu, jest, no strzeliłeś. No, ale w jakim stylu, top corner. Nie no. Kurde, nie darowuj mnie. Nie no. O, Essa, Essa. No, po kick-offie strzeliłeś. No, próbowałem jak ty strzelić, nie? Tak w stylu. To strzelę w fajnym stylu teraz. Nie no. No, nie wiem. No nie no, myślałem, że chociaż piłę trafisz. Dobra. Dobrze, leć w stylu, dobrze. Astral Pinch? Ale pas, dobry. No. To był Astral Pass. Tak? To patrz teraz. Nie. Dobra. Słyszałem, że dobry jesteś w podania. Aha. Ej, ej, no tak się nie robi. Dobra, ej, ale co ty robisz? Dobra, dam ci to piłę utrzymać powietrze. Pokaż te umiejętności, te mechaniksy. Nie no, jak teraz strzelisz, to mi będzie głupio w sumie, że to ci dałem. Dobra, wypadł. Dobra, weź. Pal gumę, wychodzę z tego. Nie chcę mi się grać w dupę, nie ma co. No jak widzimy, zwycięzca może być tylko jeden. Ale blisko ale... byłem, halo. Zwycięzca tylko jeden, także tam ten tego. Zapraszam oczywiście na socjale. Na socjale? Po prostu na YouTube'a. No w sumie na socjale, Leto. I generalnie taki protip, jakbyście kiedykolwiek coś mówili o Leto, to nie mówcie tego przez fy, bo przez ty się mówi. No, ale dobra, to w każdym razie wielkie dzięki, że wpadłeś na odcinek. Nie wiem, może kiedyś będzie ten horse. No powinien być. Powinien być, ale to by było bardzo ciężkie do realizacji. Zależy dla kogo. Tak? Tak jesteś? To zobaczymy. No, dajcie znać, dobra. Czy chcecie horsa. Ja tutaj już bez przedłużania po prostu sub, like, elo. No dobra, teraz dołączyliśmy, bo chciałem, żeby był widoczny właśnie ten twój tytuł z BMW. Nie, czemu ja to powiedziałem tak? Z BMW Freestyle. Z turnieju freestyle'owego od... Nie, no czemu? Nie! Czekaj. No, dołącz... Zresetuję się. Ten meczek zresetujemy ogólnie, to jest tylko, żeby tutaj zobaczyć autka. I zapisać replay potencjalnie. Dobra. Generalnie chciałem dołączyć tutaj do gry, żeby był widać tytuł, który posiada lew... Nie! Czemu? Nie! Nie da rady dzisiaj! Po... Czekaj! Napisałem. Czekaj, ja wiem co! Wiem co powiedzieć, tylko jest ciężko. Dobrze, dobrze. Generalnie chciałem dołączyć do meczu, żebyście tutaj zobaczyli, jaki piękny tytuł w grze ma. Nie, no nie mogę, nie wiem jak to powiedzieć, bo jak ja nienawidzę, jak połowę zdania trzeba powiedzieć po polsku, a połowę po angielsku, to się taki pierdzielnik dzieje. No po, gościu, masz tytuł z turnieju freestyle'owego. Dobra. BMW. O Boże, z BMW. No, no, no. No dobra, tego nie było. BMW. No kurde, jak mówisz coś takiego, to się ścina. No dobra, no ścina. Dobra,